Nawet ponad 300 nowych mieszkań komunalnych w ciągu 2 lat ma oddać do użytku gmina Wałbrzych. Mimo pandemii intensywne prace toczą się obecnie w kilku lokalizacjach i już w przyszłym roku oddanych do użytku będzie ponad 100 mieszkań. W trakcie realizacji jest kilka obiektów, które pozwolą gminie pozyskać sporą liczbę mieszkań w bardzo dobrym standardzie z przeznaczeniem na mieszkalnictwo komunalne. Głównie mówimy o remontowanych, gruntownie przebudowywanych budynkach, tak jak tutaj prawie 30 mieszkań na ulicy Niepodległości 14-16, ale niedaleko, bo na ulicy Zajączka ponad 30 mieszkań, również głęboka przebudowa, modernizacja. Przekazaliśmy budynek przy ulicy Pocztowej wykonawcy 6 kolejnych mieszkań. Jest w przetargu ulica Piłsudskiego, kamienica, kolejnych mieszkań 6. No i kończymy już bardzo intensywnie ulicę Staszica, 43 mieszkania, nowy budowany budynek. Te wszystkie lokale mają być oddawane do użytku już w przyszłym roku. To jednak nie koniec miejskich planów dotyczących mieszkalnictwa. Zgodnie z zapowiedziami powinniśmy się spodziewać co najmniej tak samo intensywnych prac w kolejnych latach. Przygotowujemy projekty kolejnych budynków, które pozwolą nam w przyszłym roku i w 2022 przekazać kolejnych kilkaset właściwie mieszkań komunalnych. Koncentrujemy się na przebudowie w ramach środków otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy też Banku Gospodarstwa Krajowego, ale już rozpoczęliśmy przygotowania do rozpoczęcia budowy nowego budynku przy ulicy Husarskiej, ostatniego, 25 mieszkań. Dopełni to osiedla przy ulicy Husarskiej. Przypominamy, że na zupełnie nowe mieszkania przy ulicy Staszica trwa obecnie nabór wniosków. Czasu na ich złożenie pozostało stosunkowo niewiele, bo przyjmowane będą do końca tego miesiąca. Więcej na ten temat znajdziecie na portalu wałbrzych24.com.